Znała pani tego człowieka? Oczywiście, doskonale, bardzo grzeczny, uprzejmy, miły i rozmawiał i dzień dobry codziennie, jak widziałam go przecież. Także nie mam pojęcia. Ktoś z mieszkańców miał świadomość, że taki arsenał zgromadził w bloku? Absolutnie, absolutnie. Nikt w ogóle. No dziś dowiedzieliśmy się dopiero o takiej akcji. Czynności, które saperzy podjęli, przeciągną się przynajmniej do późnych godzin nocnych, jak nie wczesnorannych. Arsenał zgromadzony jest dość pokaźny, stąd też środki oszczędności, jakie muszą być zastosowane, wymagają jednak mimo wszystko czasu. W tej chwili jeszcze te czynności oceniamy, potrwają około 4, może nawet i trochę dłużej, więc to będzie bliżej już rana, więc generalnie na chwilę obecną wejścia do miejsca zamieszkania nie ma. Zaczynamy w tym momencie przez kolegów z policji informowanie mieszkańców, którzy są tutaj zgromadzeni, kto chce skorzystać z hotelu, który Urząd Miasta wynajął, to może skorzystać. Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego są już podstawione i będziemy sukcesywnie mieszkańców tu obsługiwać, tak żeby zapewnić im normalne funkcjonowanie, przynajmniej nie w miejscu zamieszkania. Gdzie pani spędzi tę noc? No myślę, że w hotelu, bo mamy zapewniony nocleg, autobusy są podstawione, także myślę, że tak, no bo na polu nie będę stawać, mówię do rana, czyli hotel chyba tak, bo nie ma wyjścia. No. Jestem przerażona tym wszystkim, co się stało. Podobnie hotel, ale jak wrócę, jak co, tu żona do lekarza ma iść, nie wiem. Macie państwo dokumenty sobą? Nic nie mamy, papierosa mam tylko. Żadnych rzeczy nie mamy. Tak jak my wyszli w kurtce, tak jesteśmy. Dokumenty, wszystko jest w domu. Telefonu nie mamy, nic dosłownie.